Pass that back to the gang, you boy. Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The David Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka Farming Simulator 22 i jest oczywiście ze mną tutaj Cwaniak mój. Ja witam serdecznie z tej strony Cwaniak. Witamy was już bodajże w trzecim odcinku z tej przecudownej naszej tutaj serii. Co mogę powiedzieć, bardzo wam dziękuję. Panie, czekaj, bo to głośne jest. Muszę to trochę ściszyć, te dźwięki. O, nie pali. O, dobra. Dobra. Mogę wam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję, jeżeli chodzi o przyjęcie mojego pierwszego odcinka, bo jest tam bodajże około 1000 wyświetleń i jest prawie 100 łapek, bo jakieś 80, więc bardzo wam dziękuję. Matko, jak on gazuje to. Dziękuję wam za takie przyjęcie. Nie wiem, jak u sąsiada było, bo nic szczerze nie zwróciłem uwagi, także najwyżej on się wypowie u siebie. Co dzisiaj mamy w odcinku? To, że sąsiad już emocje go ponoszą, nie umie nogi utrzymać na gazie. Czy tam ręki, bo to chyba ręczny. Jak widzicie, jest sierpień. Sierpień jest dlatego, że w lipcu niestety nam jeszcze nic nie urosło. A no jesteśmy zdziwieni, bo sialiśmy wszystko, na przykład jęczmień sialiśmy w terminie w pierwszym, a powinien urosnąć w lipcu, no ale niestety urósł dopiero w sierpniu, także mamy w sierpniowe żniwa jęczmienia. Niby szkoda, no ale no cóż, ważne, że chociaż to wszystko urosło. Ziemniaczki również tutaj nasze pięknie rosną, elegancko, także super, jeszcze jedna dawka nawozu na nie tutaj pójdzie i będą idealne. W dzisiejszym dzisiaj odcinku... będę je nawoził. No, będę możesz nawozić. W dzisiejszym odcinku w ogóle tak, żeby tutaj mój Mati miał w ogóle co robić, no to on sobie leci na misję i leci sobie z rozsiewaniem nawozu. Także ty jak chcesz, to możesz sobie już uciekać. Ogólnie jeszcze zanim ucieknę, no wiem, to muszę pięknie on wie, pokazać. Co tutaj chciał. Przez to trochę mniej pieniędzy jest, bo Mati poodmalował swoją ukochaną przyczepę. Na kolory. W ogóle pierwszy raz ją widzę, jeszcze mi nie pokazał wcześniej, nie pozwolił. Nie powiem, bo mi się podoba, więc fajna jest, także masz szczęście, że dobry kolor wybrałeś. Także elegancka nówka przyczepa i elegancki Władka też ten, żeś naprawił? Nie, Władek, nie. Władek jest jeszcze trochę ośrupany, pieniędzy nie starczyło. Także co, ja sobie zasiadam do naszego tutaj i wistuli i... Ło kurna, bo on tu na biegu zostawił. Podnosimy sobie elegancko, czekaj ta. Bo ja bym sobie teraz szybko tylko jeszcze podjechać ci od razu tym Władkiem tutaj. Na razie nie, bo ja nie wiem jak to będzie sypało. Więc ja nie wiem, czy ja jak będzie idealnie najwyżej ci powiem wtedy, ale raczej powinno być dobrze. W dzisiejszym odcinku oprócz jeszcze w ogóle koszenia, bo wyszedłby sam odcinek z koszenia, ale oprócz oczywiście koszenia, no to sobie pomyślałem, że zrobię sobie prasowanie, no ale my prasy nie mamy, także została prasa pożyczona, więc przez to tutaj właśnie zrobimy sobie również prasowanko. Dobra, co? Polecam ci wyłączyć ugniatanie. Bo ty chcesz nawozić, dobra. Dobra. Później włączysz najwyżej. No dobrze, dobrze. Łach, to głośne jest, czekaj, czekaj. Bo to głośne jest ten sprzęcior. Dobra, okay, na 20 będzie git. Dajemy sobie jedynkę, nie wiem ile, 5 na godzinę? 5 dajmy. Tak, chłopie więcej to urwało. Dajmy sobie 5 i lecimy. Włącz się ten pomad. O kurwa, co jest grane? Czemu Wistula nie może ruszyć, jak jest włączona? Login. Natłoki. Dobra, poczekajcie, ja tu sobie trochę szybciej teraz wjadę. I dobra, możemy sobie ciskać. Nie wiem dlaczego ona ma w cholerę ciężko. Ale dobra, no 5 na godzinę idzie, to najważniejsze. Także sobie elegancko ciśniemy, piękny pokos za nami tutaj leci. Możemy trochę wyżej sobie dać i ciśniemy. Mati tutaj nam nawiezie te ziemniaczki, żeby były w 100% i później se poleci również z nawożeniem na misję. A my sobie dzisiaj zajmiemy się żniwami tego tutaj właśnie kawałka oraz zaczniemy sobie kawałek tutaj po naszej lewej stronie.
Nie wiem, czy dobrze sypię, czy źle. Przejechałem w jedną stronę i mam 240. 5 niecałe, 243. Więc to jakichś rekordów wielkich nie ma, no ale jakoś mega też słabo nie jest. Ja już wiem, dlaczego w ogóle Wistula jedzie tylko 5 na godzinę bez tempomatu, bo ona jest prawie cała zepsuta. Więc ona nie jest naprawiona, nie wiem dlaczego. Trzeba ją naprawić, może przez to jest też gorszy plon. Ty. No jest. No, no to kurde, no szkoda, no ale dobra, przynajmniej może będzie realnie. Pieniędzy nie ma, no. Może będzie realnie, bo Wistula to ledwo chodzi, to może będzie lepiej. Zajebisty ten rozsiewacz jest. Trochę za wysoka już faza, mogliśmy lepiej to może opryskać, ale no trudno się mówi. I tyle, bo trochę nam się, można powiedzieć, trochę zapomniało o tych ziemniakach, że my je mamy. W sensie, no nie ja, nie mi, że mi, tylko nie wiem, czy ty żeś nawoził je wcześniej, bo ja nawoziłem je. No były nawożone raz. Bo tylko raz je nawiozłeś, później jeszcze mogłeś wcześniej, no ale dobra. No, z tego pola to maksymalnie z półtora tony może będzie. Ogólnie teraz pomyślałem, że mogłem zostawić sobie to na odcinek i na przykład na odcinku bym zrobił opryski te nawożące, ale już trudno, za późno. No, jak tam chciałeś. Tutaj widzicie, trochę dziki nam poryły niestety. Trochę się zdarzyło, że tu gdzieniegdzie trochę powyrywały wszystko co do z całymi korzeniami, nic nie zostawiły. Także no niestety. Ja już ugniatanie mogę włączyć czy nie? Tak, już włączę. Dobra. Ja już sobie je tutaj włączam, żeby nam te ślady też robiło. Elegancko zaciągnijmy ręczny. Ej, bo tu ręcznego nie ma. W tej Wistuli. Czekaj ta. My sobie wyłączmy na chwilę bieg i tylko włączymy sobie. Łaj, bo ona nam się nie chce zatrzymać. Niszczenie plonów, dobra. Elegancko. I teraz już dobra, działa, działa. Można kosić sobie dalej. Elegancko, zobaczymy jak to wyjdzie z tym koszeniem, jak mi to długo zejdzie, bo tak jak mówię, chcę sobie chociaż tu teraz pokosić, czy Mati jedzie na misję. Jak on skończy misję, no to zamienimy się, ja mu dam kombaj i będzie kosił resztkę, a ja sobie zacznę już prasować, bo przydadzą nam się też kostki i bo mamy, ale już to już resztki naszego zapasu, także no, niestety. Bo tu się da w ogóle to otworzyć, to ja to otworzę. Bo tu się dało otworzyć klapę z tyłu od zbiornika, więc sobie ją otworzymy, bo ja nawet nie wiedziałem, że się da, także już wiem, to już ją otwarłem, ale Wistula, no piękny sprzęt, ledwo chodzi jeszcze, już dymi normalnie, jakby chciała resztki siły wypluć, ale no cóż, trzeba ją jeszcze podreperować, że chociaż lepszy plon dawała na następny odcinku Matiego, no to już na pewno ją podreperujemy na trochę więcej. Żeby lepszy prąd dawała, przynajmniej teraz jedzenie już typowo dla naszych kur będzie, nie będzie trzeba w nic pieniędzy inwestować. Oj, się prawie zakopałem po tym, co dziki wyryły, to jak wpadłem, to myślałem, że się zakopię, bo aż do 1 kilometra zjechałem. Trochę tu prasowania będzie, nie powiem, że nie, bo będzie. Ja ci powiem, że nie wiem, czy mi nawozy starczy ogólnie, ale... To, bo to ja myślałem, że już żeś zrealizowała, to piszę, że już 10%, dobra. Nieważne. Cufamy se tu po tym krzaku, może tutaj przejedziemy, nic tam się nie stanie. Zostały nam jeszcze 2 przejazdy i mamy koniec tego pola. Także no, sprawnie to idzie, bo to jednak malutkie pole, jeździmy z prędkością. A ja się tak zastanawiam, czy ta Wistula ma ustawione 5 na godzinę, przez to, że ona jest prawie cała zepsuta, to jedzie 5. Nie wiem, ale 5 jeździ, szybciej nie jeździ. No ja mam 1 i full gaz i tak jedzie 5. Więc no, nawet dobrze, bo nie muszę się bawić w tempomat, a ja lubię, jak mam zawsze nogę naciśniętą z gazem do końca. Więc pod tym względem tutaj elegancko. Dobra. Ciśniemy sobie. U ciebie w odcinku to ty jedziesz żoł też. Na pewno jest żoł żniwa, ale coś jeszcze oprócz tego? No żniwa, ale... No... Może zrobię, nie wiem, zbieranie kostek. Mhm. Myślę. No i... Dalsze prace będą. No dobra. Dobra. Wtyczny zarzucamy i jedziemy ostatni przejazd. Łogi na tłoki, dawaj Wistula. Musisz chociaż nie, to będzie najszybszy taki tak naprawdę sezon. Właśnie, ale... To teraz będzie przynajmniej trochę więcej pracy, co będziesz mógł sobie na przykład na odcinku... Właśnie. Górna, jedźże szybciej Wistula. Ona jest tak już stara, zepsuta, że ona ledwo podjeżdża pod górkę, naprawdę. Więc ja tu już tak na połowie trochę sprzęglę, a trochę gazie jadę. Więc no,
Dobra. Kuniec. Wysypiem się, bo nie chcę na tamto pole przejeżdżać, więc z tego pola nam dało tunę 100 tylko. Więc no, słabiutko. Słabiutko, bardzo słabiutko, no to jest polska wieś, można rzec, bardzo słabo. No więc, ale no, wiecie, za początek to my te pola nic, ani wapna, ani nic zalane, no, nic nie zrobione, to tam wiecie, nie? Pod tym względem tak akurat się tutaj racja. W następnym sezonie będzie lepiej na pewno. Czekaj, to ja bym sobie jeszcze czy ten kombajn stary to gubi pewnie połowę. Tak. Dobra, dwójkę, jedynkę zarzućmy. I sobie pomału wyjedźmy z tą przyczepką. Dobra, login. Jazda. Władzi musi robić. Ej, nie, no, ale podoba mi się ta przyczepa. Naprawdę mega fajna jest. No. Nawet spoko kolory żeś wybrał. Pewnie najtańsze jakie były w sklepie, no ale ładne. Trzeba jakoś starać. Oj, Władzie to już widzę na pusto ma problem. Od cygana kupiłem, że będzie było. Ale to Władziu ma. Oho, teraz. No właśnie. Ja pitole. No to zapomniałem, że tu jest ten. Ta rura, to muszę tak objechać, bo to z kabiną jest traktor. Dobra, elegancko. Zagasimy Władzia. Teraz tu kabli się nie da podpiąć ani. No właśnie, przez to, że się kabli nie da, no to mega ciężko to działa. Ale dobra, elegancko wysypujemy. Tam kable miałeś podpięte. Nie ma kabli podpięte. No u mnie są. No. No to może są, u mnie nie są. Dobra, dwójkę jej zarzucamy. I lecimy se. O, ale pizgła to rura, jakżem ruszył. Jazdunia na kolejne pole. Łyczek se z bicia wezmę, bo już jestem zmęczony po tym pierwszym polu. Ogólnie. Kontrakt. Skończyłeś? Także elegancko. Chcesz odebrać, czy ja mam? No odbierę, ja tam kurde nie będę teraz papierologii siedział, a ja tu mam żniwa. Dobra. Dobra, jedynka. A wiadomo, że 600 to nie jest jakoś dużo, ale na no, serię. Ja nie masz żadnego innego kontraktu? No nie, bo są jeszcze na żniwa i na koszenie, więc nie ma żadnego. Dobra, to możesz jak chcesz zrobić. Więc już wracam. Przyjedź i powinien ciapek chyba dać radę z tą prasą. Może da, może nie. Najwyżej jak nie da, to przepniemy. To przyjedź, odczep tą. Odczep rozsiewacz, podczep mi prasę i wtedy ci dobra, dam kombaja, ja sobie pojadę pracować. No i tu przejadę. Kurna, ile gałęzi. Bo Jezu, my tu musimy tyle poobcinać, że masakra jakaś. Tu krzoka trochę trzeba przesunąć. Elegancko. Trochę teraz obornika jest, to myślę, że jej obornik damy, to te plony będą o wiele, wiele lepsze. To obornik to jednak taki typowy polski nawóz. Więc jak damy to, no to będzie ogólnie elegancko. Myślałem też nad jedną rzeczą. No. Bo jak wiecie, na takich właśnie polskich gospach, to zawsze się ora co sezon, nie? No teraz w tym sezonie i tak będziemy musieli wszystko zaorać, ale takie pytanie, czy byście chcieli, żebyśmy robili aż tak realnie, gdy rzeczywiście będziemy orać na przykład tu sezon, nie? Ja bym tak robił ze względu na to, że gramy na kwasach, no to, że tych kwasów nie było. Tym bardziej, że gramy na kwasach, dlatego dajecie znać, nie? No, więc według mnie tutaj więc prawdopodobnie tak będziemy grali i będziemy orać co sezon. No będzie dużo orki, ale to będzie fajne, moim zdaniem. No, powinno być git. Dobra, ja tu ci poprzeczniaka na dwa razy wytnę. I już pojadę. No na tym polu na pewno więcej sypnie, bo ja jeszcze nie objechałem kółka, już mam pół tony. No. Na tym polu tutaj chyba trochę lepsza zimia jest niż na tamtym za gospą. Bo jednak troszeczkę widzę, że tutaj lepiej sypie. Tutaj tak ciasno, a ta wistula nie jest skrętna, to trzeba sobie tyle powycinać. I tutaj oczywiście na tej serii też zapomnieliśmy dodać moda, zapomniałem zaznaczyć. Znowu zapomniał tej złotówki zaznaczyć. No bo to dzisiaj szybko, widzicie, o której nagrywamy. Złotówek zapomniałem zaznaczyć, żeby kombajn wciągał słomę, jeżeli będzie header opuszczony. Więc no, jeżeli Mat jedzie panie, to doda, jeżeli nie, no to też nie będzie. Ja się zapomnimy. Dobra. Bo to od początku miało być, jakoś żeśmy o tych złotówkach zapomnieli, nie? No. Niby taki szczegół, ale no zapomnieliśmy o tym, nie? No tak. Gdzie ty jedziesz? No na to pole ja też. Ale to jedź na tamto małe, za gospą. Wiem, ale przyjechać wtedy chciałem zobaczyć. Dobrze. Także tak. Będzie pasowała. Jak widzicie tutaj od sąsiada, nie pamiętam jego imienia, jak on tam miał. Od Staszka. No, od Staszka żeśmy pożyczyli
prasę. Miejmy nadzieję, że będzie się dobrze sprawowała. Też będziemy planować gdzieś takie coś zakupić. Prędzej czy później, więc póki co możemy, no to Staszka się tam pożyczy i tyle. Dobra, Staszek, spoko morda. Ja ci tu dojadę do końca i ten. I możesz przyjść, ci dam. Bo ja tutaj mam 860%, także Władzia ci jeszcze tu ustawię. Mam nadzieję, że ty dobrą prasę wziąłeś. No tak, tam mniejsza. No to czysto. No. Dobra, to ja ci tutaj zostawiam, wyłączmy to, żeby nikt jeszcze nie wpadł, żadna zwierzyna. A my sobie idziemy przejść, tutaj przejść obok ziemniaków przyjdziemy. Idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy. Łe! Nie otwieraj tu Staszkowi, bo jeszcze powiesz, ukradłeś. Dawaj meto. Okej. Okay. Sznurki są. No dobra. Jak to zamknąć? No. Teraz. O, tak. Na myszkę. A jak żeś to poprawił? O, dobra. Rozłożyłeś to? Rozłożyłeś. Tak. Dobra. Od razu łatkiem zjadę. No, możesz zjechać. Dziękuję. Tu sobie weźmiemy i sobie stąd tutaj ruszymy. Dobra, dajmy sobie na razie trójkę taką. Dobra. Już. Kurde, jaki ten Władek jest zajebisty. O nie. Kurna, to chyba to nie pociągnie. Nie pociągnie? Niech ciula. No to trzeba Władka brać. Czekaj, no. Kurno, dziadku. Możesz przyprowadzić Władka. Chodź, ja... przyczypę weźmiesz, udepnisz. Czekaj, bo ja muszę ustawić tą pracę na prostym. Ja pitole, właśnie myślałem, żeby od razu Władka wziąć, ale... Dobra, to weź ty przyjedź pod przyczepę tym, co ten jedź. Już jadym. Dajemy sobie tutaj jedynkę i jedziemy. Jedziemy pod przyczepę. O Jezu, w ogóle się rezerwa paliwa zaświeciła. Ja pitole, ile kosztów jest teraz. A my na nic nie mamy pieniędzy. Masakra. Wiesz. Mój Jezu, masakra mój Jezu. A w ogóle, bo ja jadę 15 tylko maksymalnie, dobra. Zrobimy tu przesiadkę. Tędy jedzie, dobra. Mosz. Dawajmy, kur. Muszę w pyrki, musiałem wejść. Hamulce takie. Kajta widzę, bo ja muszę sobie ustawić na chwilę. Zimę trzeba będzie ciągniki naprawić jeszcze i wysłuchać. Automatyczną skrzynię i rozpędzić Władka i wtedy zmienić na manualną. Bo mi nie działała. Mi po prostu nie działała. Dobra, o. Teraz już jest elegancko. Sorki za takie coś, no ale nie wiedziałem, że to nie będzie działało. Myślałem, że do ciapek będzie miał na tyle siły, żeby pociągnąć prasę, ale widocznie nie ma. Jeżeli tak, Władek nie pociągnie, to będzie problem. Dobra. Ona powinien pociągnąć. Najwyżej wiesz co, że z góry sobie jeździ. Bo ani pod górę od razu. Ta, pociągnie, już widzę jak włączył. Dobra. Idzie. Idzie robota. Łoch, tylko że pod górę to ja chyba nie podjadę. No, 3 na godzinę? 2. A, to jedzie. O, 4 na godzinę jadę. Więc elegancko. No. Można ciskać. Ej, w ogóle pierwszy raz używam tego biegu red, bo na innym nie podjedzie. Co? No. Dobra. No i to są polskie żniwa. Tak można kurde robić. Kosimy elegancko. Snopeczki się 300 robią, więc dobrze, trochę słomy tutaj jest. Musimy sobie później podrzucimy najwyżej to grabiami jeszcze. Ale to już nie teraz, bo czasu nie ma. Grażyna obiad robi, żeśmy nie padli z głodu, to nie ma kto podgarniać. Jeden z nas pracuje, drugi zaraz kosi i robota musi iść. To. Dobra, te 4 na godzinę chyba będzie idealnie, jak będę jeździł, może nawet... o 7 na godzinę to trochę za dużo. Dobra, to tutaj sobie pojedziemy. Tak 5 maksymalnie. Czekaj, włączmy sobie. 6 pojedziemy na dwójce polowej. Będzie 6, to jest gitarowo, bo 4 jednak to trochę malutko. Jezu, ale mnie to gardło boli. Ja chyba nagramy tylko ten odcinek, bo tak mnie nawala gardło, że masakra. No jakaś. Mnie też już kurde, taki kaszel już mnie dzisiaj wziął ostatnio. Znaczy już wczoraj mam taki kaszel, że masakra, nie? Więc no, nie wiem. Mam nadzieję, że do jutra się to naprawi, bo mam jutro nagrywać znowu parę odcinków na zapas, więc nie wiem jak to będzie. No. Lepiej, żeby wyzdrowieć. Dobra. Znaczy nie jestem chory, ale mam taki kaszel, który przeszkadza, nie? Dobra, wyjedziemy sobie teraz tu i włączymy. Dobra, Łogi, dawaj, Władziu. Podejdziesz. Dobra, podejdzie.
dla pomocy i podejdzie. Ale nie, Władziu, ej, ale ten Władziu jest tak piękny. Mega mi się podoba. No, a ty go nie chciałeś brać. Ja chciałem Władzia, tylko ja chciałem bez kabiny. Ale Mati się uparł, że ma być z kabiną. No, kabina ładniejsza dla mnie. Ja już wziąłem sobie czapka pod swoje, pod swój wygląd, a Mati sobie wziął Władzia pod swój wygląd. Dobra. Tutaj mamy elegancko. Sorry, że to tak nakręciłem, no ale chciałem jak najwięcej tutaj. W końcu ogarnąłeś to komendę na te? Na. No. Na niebo? W sensie na chmury? Nie, bo ona nie działa. Po prostu mi nie działa, albo źle coś wpisuje. Więc no, nieba żadnego tutaj nowoczesnego innego nie ma. Bo ogólnie byśmy chcieli przynajmniej chmurki włączyć, bo jak widzicie mamy po prostu zwykłe niebieskie niebo bez chmurek. Dobra. Przynajmniej u mnie. Zepsuło mi się to, nie wiem, to powoduje chyba jakiś mod. Ale co? Że jeżeli kamerę zmienię, to nie mogę ruszać myszką. Więc no, słabiutko. Bo jeżeli teraz tak wsiądę... O, a nie, jednak się już naprawiło. Dobra. Także ja u siebie będę te kostki na pewno zbierać, dalej będę kombajnował, pewnie pszenicę już. No. Ja może, bo ty będziesz zbierał, ty będziesz tak więcej roł zbierania, czy nie? No dobra, znaczy, nie wiem, zobacz. Bo... Zbieranie zdrowia i koszenie, ale... Bo ja się teraz tak zastanawiam, bo my mamy tą dwukołówkę, to ja bym mógł sobie nią podjechać i chociaż parę wrzucić. No. No to najwyżej spracuję to do końca i odstawię sobie prasę i sobie chociaż te pole tutaj powrzucam. No bo pracujemy wszystko, nie? Na no tak, tak. No. Trochę dla krów będzie, trochę może sprzedamy. No trzeba ze wszystkiego zarobić. To się da. Bo soma naprawdę, soma dużo daje. Na przykład przekonałem się to, pamiętam kiedyś na odnędzy jeszcze jak nagrywałem, że na somie bardzo dużo się można zarobić. Czyż na rolnikach na początku też. Pamiętasz, że tyle pieniędzy zarobi. 50. No. No to było wtedy masakra. Tyle pieniędzy. Naprawdę soma w tym farmingu to jest bardzo dochodowa. Dobra. Także... My z tego będziemy czemu korzystać. Ja to nie mogę? Dobra. Wyjdźmy, ściągnijmy sobie tą belkę na końcu. I podjedziemy sobie, ja odłożę sobie tą pracę i na kołówkę sobie tą. Te kosteczki po prostu załadujemy i tyle, bo akurat wtedy jak skończę ładować, to jedzie koniec odcinka. Więc złóżmy sobie prasę. A, nie możesz składać, bo ta belka jest dobra. Nieważne. Prasę ustawimy sobie w naszej studulce, jakby się okazało, że coś po prostu tutaj będzie nie tak. Ci tam się mieści to, czy może mam ci przyprowadzić wóz jeszcze? Nie, to na spokojnie. Znaczy wóz możesz w sumie przyprowadzić, bo to nie wejdzie, nie? Właśnie, propos też, nie mówiliśmy o tym, nie wspominaliśmy o tym, że nie mamy silosu i ogólnie zboża będziemy sobie sypać do stodoły, co nie? No tak. O tym chyba nie wspominaliśmy. Dobra, to ja ci wóz jadę podrzucić i... To weź ten wóz jeszcze przyprowadź i no ja sobie później to wyładuję do stodoły. Tak, jestem ciekaw, jak z tego wozu w ogóle się będzie wyładowywało. No, nie sprawdzałem tego. Ja mam ci go ustawić. No tu postaw tam. Może na podgórkę to tak nie stają, to teraz poleci. No ci go zostawię tam na tym. Bo ty żeś tu poprzeczniaka nie wyciął, to ci go zostawię tutaj najwyżej. Jo. Tak, zajadę. Kurde, jak to somę wywaliło strasznie. Kurde, nie spadnie, nie. Dobra. Lecimy sobie po tą dwukołówkę. Widzę ci to kurde, sprawnie nie. Idzie. No. Więc elegancko, nawet szybko idzie to koszenie. My mamy 24 minutki, więc teraz a tu nie przejadę chyba płatkiem z kabiny. Ale to seria ma tak klimat. Nie będę tutaj kombinował. Dobra. Och. Te hamulce to trzeba do reparacji. No mówię, że ten Watek ma takie hamulce chujowe jak moje oceny z matematyki. Nie no, z maty masz pewnie lepsze niż z chemii. No, z chemii chciałem powiedzieć. No, dobra. Login. To jest maty też mam słabe, ale to nie ważne. I będziemy sobie chociaż to trochę poukładamy, żeby jakoś to tam było. Tu na środku jak zostaniemy, ja dopiero wszystkie belki ogarnę. Dobra. Zgasić? Nie, bo musimy rozłożyć najpierw. A mój kur...
O ty pierunie. O co kurwa, co ja zrobiłem, ja pierdolę. Co się tym stało? Łapie, bo mi Władek pod górką zgasł. Ja i hamulce nie działały i z górki mnie stoczyło, płot przywaliłem. O Boże. No. Dobre. No przez to właśnie, bo nie ma tego moda, co GPS-a dodaje. I on w nim jest ręczny. No i ręcznego nie ma. Więc trzeba naprawiać, dobra. Lecimy z tym zbieraniem tych kosteczek. Poukładamy sobie chociaż tutaj troszeczkę. Będzie kiedyś fajny moment, czy coś w tym stylu. Pewnie ten moment będzie, w każdym tym filmie będzie. No. Zgasł mu Władek pod górką i się stoczył. Dobra, nie wiem czy jak ja mam to układać, ale poukładamy sobie tam. Z tego pola to będzie tego jęczmienia też trochę. Poukładamy sobie w tenta. No bo my jeszcze ogólnie mamy jęczmień na polu 21 i 2. Czyli tam mamy jeszcze jęczmień. Bo pszenicy mamy na 14. A owiec tylko na 14. Słuchajcie, ja sobie wyłączę ten pow, bo mi się źle ładuje. Ja sobie będę tak chodził. Jęczmienia zdecydowanie najwięcej mamy. No. Dobra, tutaj zbieramy sobie te kusteczki elegancko. No ja u siebie prawdopodobnie będę albo owiec kosił, albo będę kosił pszenicę, nie? Bo jęczmienia już nie będę kosił, tylko siebie. Więc albo sobie będę kosił pszenicę, albo jęczmień. Znaczy nie jęczmień, tylko owiec. Ale co to jeszcze nie wiem. No i elegancko. Jak tu już będą kostki pozbierane, to ja nie wiem jak ty, bo ty jeszcze żadnych prac chyba nie jesz żołów polowych. No nie, no będę kosił i będę zbierał kostki pewnie. No. Raczej nic innego nie będę. To u mnie już pewnie jakieś tutaj worka pewnie się pojawi. Ja bym akcję obornik zrobił na te ściernisko, to ładne jest ściernisko. Tylko że problem jest w tym, że nie będzie widać tego obornika. No. Bo nie mamy talerzówki. Chyba że będziemy inwestować już i kupować sobie talerzówkę za pierwsze jakie, że za ten. No pasowałoby w sumie. I sobie potalerzować i obornik na to i później po tej oborniku sobie lecieć z tym. Źle to ustawiłem. A nie, dobrze. No to tak. I teraz to tu. Kajta, bo to chodzenie jest w tym farmingu takie zepsute. Dobra. Gdzie my jeszcze mamy tutaj kosteczki? Tu mamy kosteczki. No idealnie, ja to pozbieram i akurat będę kończył odcinek, bo będziemy mieli jakieś tutaj 20-30 minutek. Więc elegancko. No kurna ty głupia. Wszystko. Dobra, ops, prawie nogę złamałem, ale nic nie. Dobra, ja ogólnie z Dawid skończyłem. Dobrze. Już nauczyliśmy się w miarę mówić też po imieniu do siebie, bo przez ostatnie dwa odcinki pierwsze żeśmy mówili do siebie sąsiedzi. No. Przepraszamy. Ale już z przyzwyczajenia, nie? Jak masz chwilę czasu, to napisz Kamilkowi, że jeszcze 5 minut. Dobrze. Bo on mi ciągle wypisuje. A ja nie będę już tu mu odpisywał na odcinku, tylko ja się zajmę swoją robotą. Dobra, przyczepę zasypuję ładnie. Który nic nie mam. Dobra, tutaj nie wiem jak to ustawić, więc dobra, sobie podbiegnijmy trochę. Nie będę już wsiadał do tego Władzia, bo jak ja teraz wsiądę do Władzia i go odpalę, to on mi zjedzie na sam dół. Więc no. Już Władzia sobie tutaj zostawimy. Bo przywalić nigdzie nie mam zamiaru. Pięknie. Zostawiam tu 4 kostki. Dobra, ile w ogóle sypu? Zasypałeś pełną przyczepę od tej? Tak, zasypałem pełną przyczepę, teraz sypię 500 kg na wóz, także no oj. 4 tony mamy zaokrąglając. No to dobrze. Ej, ale na tą dwukołówkę idealnie się pasuje zbieranie. A mi się podoba. Dwukołówka fajna rzecz. Czy jadę? Możesz jechać kombajnem na gospodarstwo. Zjechać. Tak, już się przygotuję na swój odcinek. No. A ja mi zostały jeszcze 2 kosteczki i mamy skończone. Te tutaj. Ten tutaj odcinek i mamy skończony ładowanie. Więc fajne, bo te belki tutaj są i. Kurde. Okay. O, dopnij się. Dobra, i zostały nam tylko jedna tutaj kosteczka i mamy koniec. Także ja ją sobie już tutaj
Pięknie ładujemy, sorry, że tak wskoczyłem, ale to ogólnie już... mamy tak naprawdę aż 3, że tak powiem, ala przyczepy do wożenia, no bo mamy jedną przyczepę, mamy wóz i no. Mamy jeszcze przecież. Chodź tu stań powładzia. Ale już kończysz, dobra. No, no tak, to się zgadza. Także co widzowie, ja wam pięknie dziękuję, takim tutaj akcentem pięknym ułożonych beleczek, pięknie tutaj skoszone jęczmy, jak i na tym polu, tak i prawie na największym polu, bo to jest chyba jedno z większych, ponad 2 hektara. Mamy tak. Skoszone, także pierwsza jedna, oj sorry, jedna misyjka jest ogarnięta, także jeżeli ja nie będę miał co robić, to na pewno u Matiego na odcinku również pojadę, no bo to jest fajny sposób na dochód. Sąsiadowie są zadowoleni, że im pomożemy, a my za to mamy jakieś pieniądze. Już na kolejny odcinek zapraszam do Matiego na kanał, w którym również będzie się pewnie dużo działo. A ja wam pięknie dziękuję i do następnego odcinka. Strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć!